że ten osobnik to nie jest żadna ofiara, a wręcz prymitywny, w porozumieniu nagrywali klientów i wstawiali do sieci, jak i później jego koleżanka nagrywała go i wstawiała, jak obciąga stary 90-letni dziad jemu kutasa, za przeproszeniem, no to to nie jest biedna ofiara, to jest wyrachowany trans, który idzie w ślady wieku 21 lat, jest takim samym transem jak Rafalala w wieku 40, jeszcze będzie gorszy od Rafalali, idąc w takim tempie jeszcze będzie gorszy. No i nagrałam mu się jedną, jedyną wiadomość głosową, że mu tam coś zrobię w miejscach intymnych od tyłu, jak nie przestanie moje dziecko ruszać. No to co zrobiła mamusia Dawidka? Wspólnie z Dawidkiem poszła do prokuratury, złożyła na mnie jakieś konta pozbierane po bokach, konta, które jej synalka gnębili. Gnębili jej synalka, biedny jej synalek, Boże, on jest gnębiony całe życie, bo on jest gejem. Okazuje się, że on nie jest gejem, tylko transem nagle. Ja nie wiem, co z tą orientacją się stało. Dawid był biednym gejem, teraz jest biednym transem. Transem jest w mediach społecznościowych, do sądu przychodzi jako Dawid Morawiec, ubrany jako chłop, więc ogarnijcie głowę tego osobnika, co on, on tam ma w swojej głowie. No i ten oto osobnik poszedł ze swoją matką wspólnie do prokuratury i złożyli tam obszerne wszystkie jakieś konta, logujący się z Anglii, logujący się z jakichś siedlec, logujący się z chuj wiek skąd na moją osobę, gdzie ja zostawiłam mu jedno nagranie głosowe i jego matce napisałam.